Kurwa, co to się tutaj stanęło? Uwiecznione, to mamy to i później mi pierdoli, że jest krzywo na polu. Jak rączkę mam tu, a drugą tu. Koniek, bandy to kurwa, jak? A jak? No. Siejemy jęczmi. Oporowo, nie ma lipy. Kurwa, umyj te szyby, Turowski. Byś się wstydził. Tak nagrywać, a to kurwa ujebane szyby? Nie ale można tak. Ma. Nie ma. I oporowo całodobowo skęcie. Henik dopiero co przyjął. Elegancko, siebnik. Henik, trzymaj to. Kurwa, ja ci... będę nawracał. Ty nawracaj. Kurwa, ale gibie. Jak na łajbie bym powiedział. Henik, bandito. Chuj, zawraca jako. Kurwa, ale gibie. Henik, a to prawda, że ty jesteś łajda? A jak? Henik, łajdaku. Miarka się przybrała, ty wszystko wiesz. A jak? O, zobacz, jak ładnie. No. Zobacz, Henik, co to się odpierdala. Kurwa, ciągnik sam jeździ. No, ale to nie chodzi o to, jak on przed chwilą tu idzie, co zrobił? Kurwa, chuje moje ci kierze. A to prawda, że jesteś łajdak, czy nie? A jak? Weź, przestań, zobacz. Człowiek teraz już nic nie robi na tej wsi. Leżą, jeżdżą, muzyki słuchają, obijają się, wódkę piją. Daj za szkoła. Nie będziemy robić. Nie, Haniu? Dokładnie. Dobrze mówię? Kurwa. Chujowo. Jeszcze raz. Dobrze mówię, czy chujowo? Zajebiście. A jak? A jak? No. Kurwa. Kibie. Kończą, kurwa już. Nie będzie zajebisty, Karol. A ty, Radek? Co? A ty ciota czy nie ciota? Radek się zaśmieje. Czy ciota to może nie, ale jemu albo łoś, to już tak. To. A ty? A ja nie wiem. A ty jesteś łajdak. A to... Patrz się na Henka. Kurwa, wykrzywiony, żeby nagrać go elegancko. O. O, kurwa. Popatrz. Heju, ucz się popatrz, jak kurwa zrobisz szkołę wyższego melanżu, skończysz jak ja. Będziesz tak. Pozdrawiam. Radziu Turowski. Teraz Heniek z zewnątrz prawie nagra, no to kurde, trzeba coś, jak ten łoś kurwa sieje, nie no prosto sieje, o znacznik elegancko i poszedł, łogi na tłoki, kurde ja ich widzę, a ta chwila moment zaraz wraca, kurwa ciemnota, ja pierdolę. Malutki, co tam powiesz ciekawego? Co powiem? No marudzisz, wyzwaniasz do mnie i płaczesz mi, że chopki masz na polu. No bo mam chopki, no normalnie, no to siewnik skacze, budu, 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 budu. No jedź wolniej! No jak wolniej się już nie da. Tak, nie da się wolniej. Ty jedziesz 9 na pewno. No jadę 9, naprawdę. Noc jest i ja widzę, jak ty zapierdasz, tak. Się kurzy, łudę. Naprawdę jadę 9. Aż gwiazdy zasłania dym. 9 jadę. 9, no naprawdę no. A ja 8. 9,50. No tak. No, no tak. To jest ledwo dycha. No, no to 9,80, znaczy no 9,88 nawet się zdarza. 88 też się zdarza, bo skacze przecież, nie? Ogień z rury, albo to Paukerson, zaraz zobaczymy, kto nas śledzi. Ktoś dzwonił? Też. Jeszcze raz nagrać, kurwa, ja w złej jakości zrobił, ty. Dlaczego? Bo ja w złej jakości zrobił. A nie, to jedzie BM-ka. BM-ka, to Tomeczek, patrz, no. Kurwa, patrz. Nie, to nie to. Nie, to jest zagrywane. Dobra, no. Co się stało? A się zapytał. Przyjechał pan się zapytać, czemu po polu jeżdżą. I co mu powiedziałeś? No nie, no tak wyszło. A czemu tyś mu wjechał na pole, jełopie? No tak wyszło, no bo jak rzepako, rzepaku, tylko że my samosiejkę mamy. No. A on posił. To trochę widać różnicę, czy nie? No było widać, ale jak ja z tobą, jełopie, przez telefon gadałem, to wiesz. On się rozłożył i wjechał na pole, nie? Ale co, po tamtym polu myślę, że jeździcie, czy co? Tam, cześć. Nie, ty jesteś durny, Tomeczek. Na pole. I siejemy cały czas jęczmi, dzisiaj tym razem z Arturem się ma. I kurczę, już jesteśmy, Artur, na końcu prawie, nie? Tak. Już 185 kg na hektar, to jest chyba ta odmiana Julia. Teraz koniec odmieną. Będzie w nocy o północy. Tak, w nocy o północy i będzie jak Edyk Gnida normalnie. Ale nie, no trochę się opierdzielałem z nagrywaniem.
tego, ale to dlatego, że to pierwsze sianie moje w tym roku zboża. Zawsze tak to misiał sobie. No i tak trochę, kurczę, no musiałem się z tym obyć wszystkim, a kamery, kurczę, też jakoś nie ładowałem, bo kurczę, ten telefon teraz, tym telefonem fajne filmy też wychodzą i nie mam takiej trochę też motywacji do tej kamery, kuźw, debelek. No i tak jakoś tak wyszło, ale zaraz będzie korzenie kukurydzy i Arturo, to będą materiały dopiero, nie? Jeszcze jak będziemy suszyć, no, kurwa. O ja pierdolę. Klękajcie narody, trzymaj Arturo. Chyba ci palce zabić. Radio jest trochę za wygodny. Kurwa. Zaraz puści, kurwa, GPS-a i chuj, i ma wyjeba, nie? I wszystko. I wszystko w temacie. O, patrz, o. Kurwa, ja bym mu wypłaty nie dał, nikuja. O kurwa, patrzcie jak mały pole uprawił. Patrz, pokazuj tam. Jak skacze, kurwa. O. No. No cieszy. Szwedzki stół, kurwa. A jest. I z tych wszystkich, bo coś tam mam po nagrywane z siania, no po prostu zrobię jeden odcinek z tego wszystkiego. O, teraz ciszkę robimy. Robię z tego jeden odcinek. Szyby umyliśmy ostatnio z Arturem. Już nie będziecie widzieć, kurwa, przez mgłę, nie? No ja. Stwierdziliśmy, że nie ma chuja. Jeszcze mamy te gadżety. Tylko chuj zesrał. No, ale... A spocieku na dół miał chyba biegunkę, nie ma. No i ogień, lecimy. No i ogień, wracamy z Arturem. Arturo tam z tyłu gna za mną. Ja też tak powolutku jadę, nie ma co się śpieszyć. O. To wygląda, no i wracamy. Zostało nam ostatnie 11 hektarów do posiania. Mamy dzisiaj 5 października, a my dalej siejemy jęczmień. Ale to dlatego, że my nigdy się z jęczmieniem nie spieszymy i możecie się gadać, co sobie możecie gadać, ale akurat nam ten jęczmień wychodzi co roku. Było nawet w tym roku pole, które sypało, pod 12 podchodziło, więc u nas z jęczmieniem nie ma co narzekać, a zawsze jest troszkę, oj, zając ucieka, bo się kurwa potrąca, nie chce. Deszczyk nas jeszcze na same już ostatnie dwie poprzeczki, żem robił i deszczyk nas złapał. Ale to tam nic takiego. Dobrze, że na początku, dobrze, że koje i w połowie. I tego. Oj, sorry. I my zawsze ten jęczmień tak opóźniamy trochę. No i też on chorób tyle tam nie łapie. I ogólnie późniejszy, no wychodzi nam ten jęczmień. Nawet bardzo dobrze bym powiedział, więc nie ma co narzekać. Dlatego nie piszcie to tak późno jęczmień. Ludzie już pszenicę się, a my też będziemy siać od jutra już. Nie, jutro jeszcze muszę posiać ten klin i wszystko. I jeszcze wjadę w pszenicę może jutro. No i już kukurydzę będziemy zaczynać. Już o mnie ziewanie bierze, Boże kochany. I kukurydzę będziemy zaczynać już od jutra, więc uj, tu kurwa, no nie wiem, już kombajn jest gotowy. To tylko teraz posiać końcówkę jęczmienia. Troszeczkę pszenicy jeszcze tam zasiać i kosić i po kukurydzy siać. No i będzie ogień, będziemy się bawić dalej. Dobra, widzimy się jeszcze na placu. O, zobacz. I co, zjechaliśmy, nie? Ale czyśmy tam zakorkowali, kurwa, i widzieli, gdzie był korek? Chyba pod sam Ilcz, kurwa. Kurwa, jak się chwilę później dojadą, to nic nie stanie. A ja powoli też, że jechał, mówię, to będziemy jechać razem, kurwa, i ogień. No i co, jeszcze jutro kurwa i koniec, nie? No. Tego siania. Jeszcze pszenicy tylko troszkę zostało. Znaczy troszkę, jeszcze trochę jest, ale to. No. Na spokojnie. Na spokojnie już pszenica.